Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Przydatny niemiecki. Dzisiaj o trzech podobnie wyglądających słówkach, jednak znaczących całkowicie coś innego. Danach, nachdem i nachdem. Słówko danach oznacza po prostu potem, czyli na przykład opisujemy coś, najpierw zjem śniadanie, a potem umyję zęby. Bądź erst gingen wir ins Theater, danach setzten wir uns zu einem Glas Wein in ein Restaurant. Czyli najpierw poszliśmy do teatru, potem siedzieliśmy przy winie w restauracji. I to jest nasze danach, czyli potem, później. Zarówno używane w zdaniach z czasem teraźniejszym, jak i w zdaniach z czasem przeszłym. Nachdem oznacza po tym jak. Czyli po tym jak pozmywałam naczynia, poszłam gotować obiad. Czyli tu mamy następstwo czasów, a także mamy zdanie główne i zdanie poboczne. Czyli nachdem verbindet Hauptsatz mit einem Nebensatz. Und das ist eine wichtige Information, wenn es um nachdem geht. Und wir haben noch ein Beispiel. Nachdem wir alles eingepackt hatten, fuhren wir los. Czyli po tym, jak my wszystko spakowaliśmy, pojechaliśmy, wyjechaliśmy. I widzimy tutaj bardzo wyraźnie w tym zdaniu następstwo czasów, czyli czynność wykonana wcześniej jest w czasie wcześniejszym. Czyli tu mamy pluskwamperfekt, a tu mamy imperfekt, czyli czas zaprzeszły i czas przeszły. Zawsze możemy sobie to nawet przełożyć na język polski, czyli po tym, jak się spakowaliśmy, wyjechaliśmy. Czyli najpierw się spakowaliśmy, a potem wyjechaliśmy, czyli widzimy, która czynność musi być zapisana w tym czasie wcześniejszym. I nachdem to jest nic innego jak połączenie przyimka z rodzajnikiem, czyli nach z rodzajnikiem dem. I nach oznacza po prostu po, czyli po szkole jem obiad, po pracy idę do restauracji. Nach dem Essen gehen die Kinder schlafen, czyli po jedzeniu idą dzieci spać. Czyli nach po prostu oznacza po. Po i potem nach w znaczeniu po musimy mieć rzeczownik, czyli po czym, tak? Po jedzeniu, po szkole, po pracy i tak dalej. To wszystko na dziś. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej.